Mazda CX-60 to zdaniem przedstawicieli marki najważniejszy model w gamie. To flagowy model, który zasłużył sobie w pełni na to miano, rozmiarami oraz ceną. To również pierwsza hybryda plug-in w gamie Mazdy. Producenta, który pokazuje swoimi modelami, że bardzo lubi iść pod prąd. Dlatego też nowy SUV, flagowy SUV Mazdy, budowany jest na platformie podłogowej tylnonapędowej, a dodatkowo do napędu służą tutaj sześciocylindrowe silniki. Także chyba wiecie już wszystko, jesteście zachęceni, wiecie co robić. Zatem lecimy już z drugim intro w tym roku. Bez wątpienia Mazda na dzisiejszym rynku motoryzacyjnym odznacza się płynąc pod prąd powszechnym trendom. Owszem, robi dużo SUV-ów, więc aż tak niemodna nie stara się być, ale przy tym rozwiązania napędowe są w pozytywny sposób intrygujące i CX-60 jest tego sztandarowym przykładem. W czasach powszechnej elektryfikacji, upraszczania konstrukcji i zmniejszania silników, japoński producent zastępuje przednionapędową platformą tylnonapędową oraz dodaje do gamy silniki sześciocylindrowe montowane wzdłużnie. Po angielsku mówi się blow of mind, a po polsku mózg mały. Mazda CX-60 wygląda podobnie do Mazdy CX-5, natomiast ewoluowała, jest większa i taka bardziej amerykańska. Nosi wiele elementów, które mocno zostały zmodernizowane względem innych modeli tego producenta. Przykładowo z przodu mamy subtelne, nowoczesne reflektory LED oraz wielką osłonę chłodnicy. Brak tutaj przesady, rodem na przykład z Hyundai'a, w którym to cały przedni pas został zabudowany LEDami. Z boku natomiast mamy swobodne linie, wcale nie tak szybko opadającą linię dachu, jak to w modnych obecnie SUV-ach oraz tył, który kończy się szybko, zadziornie i sportowo. Mazda bardzo, bardzo nie chce się na siłę wyróżniać. I właśnie w ten sposób niezwykle się wyróżnia. Mazda CX-60 jest w tym momencie flagowym SUV-em w gamie japońskiego producenta, największym i najdroższym. Jest też zdecydowanie największa w dzisiejszym zestawieniu. Mierząc na długość 4745 mm, wygląda mniej więcej tak, jakby należała do zupełnie innego segmentu. Najbliżej jest Toyota RAV4, mierząc jedynie 4,6 metra. Często to jednak rozstaw osi decyduje o przynależności danego modelu do segmentu, a jak to się ma w przypadku Mazdy? Odległość od jednej osi do drugiej to 2870 mm, a to po raz kolejny najwięcej. Najmocniej zbliżył się tu Ford Kuga z wynikiem 2710 mm. Reasumując, jeśli wozić pasażerów w wygodzie, mając do dyspozycji kwotę, za którą kupicie jeden z tych czterech samochodów, to w Mazdzie, bo oferuje najwięcej miejsca w tylnej przestrzeni pasażerskiej. To SUV-y, zatem warto byłoby sprawdzić także ich zdolność do pokonywania wysokich krawężników. W końcu mało kto zapuszcza się takimi autami w głębszy teren. Prześwit Mazdy to 175 mm, a to mniej od Toyoty RAV4 z wynikiem 190 mm, natomiast więcej od Forda Kuga oraz Hyundai'a Tucson. To najmocniejszy model Mazdy, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. I tutaj mówię szczególnie o tej wersji Skyactiv PHEV, czyli plug-in hybrid, czyli hybrydzie z dodatkiem silnika elektrycznego, która oparta jest na znanym już silniku wolnosącym 2,5-litrowym benzynowym, który pojawił się na przykład w CX-5 czy też w szóstce. Tutaj wraz z silnikiem elektrycznym generują wspólnie, wespół, 323 konie oraz 369 Nm. I to bardzo dużo. I szczęśliwie akurat w tym egzemplarzu właśnie znajduje się ta jednostka, ten układ hybrydowy, o którym będziemy nieco więcej mówić, jak go sprawdzimy. Natomiast parę miesięcy po debiucie Mazdy CX-60 do gamy wkroczyły również dwa silniki wysokoprężne. Jest to 3.3 Skyactiv D Mild Hybrid o mocach 200 i 253 koni. Silnik, jak wspominałem, ulokowano wzdłużnie, żeby zaoszczędzić nieco miejsca i wpasować tutaj jeszcze coś. Mianowicie za silnikiem, a przed skrzynią biegów ulokowano silnik elektryczny i dzięki temu po pierwsze został usprawniony układ rekuperacji, no tak przynajmniej twierdzi Mazda, a po drugie mamy przez cały czas dostęp do napędu na cztery koła, nawet w trybie elektrycznym.
A zatem uruchamiamy tryb sport i za pomocą naszego Race Logica PBT sprawdzimy przyspieszenie do setki. Producent podaje, że ten wielki SUV o masie własnej prawie 2 ton osiąga pierwszą setkę w 5,8 sekundy, a to zasługa silnika elektrycznego, który wspomaga nas podczas dynamicznego przyspieszania. Choć bez wątpienia CX-60 w tej wersji napędowej może uchodzić za szybkiego SUV-a, to nie aż tak szybkiego, by wynik potwierdzić. Może wyniki były winą temperatury, słabo rozgrzanych opon lub złej kondycji samego układu napędowego, który nie przyspieszał z gracją godną lepszej sprawy. Zresztą CX-60 nie sprawdziło się w 100%, gdyż chwilę przed kręceniem tego materiału nagle padł prąd, a później po uruchomieniu auta z kabli sypnął całą choinką błędów, w tym awarią układu hybrydowego. I tak dobrze, że udało się dokręcić film, bo w pewnym momencie CX-60 stało się full EV, bez możliwości uruchomienia silnika spalinowego. W ramach wyposażenia standardowego Primeline dostajemy w CX-60 18-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, czujniki parkowania z tyłu, przednie reflektor LED, kierownicę oraz drążek skrzyni biegów pokryty skórą, fotel kierowcy i pasażera regulowany w 6 płaszczyznach, tryby jazdy mid-drive, cyfrowe zegary oraz ponad 12-calowy ekran dotykowy na środku. To wszystko za początkowe 212 tysięcy złotych. Wsiadając do wnętrza Mazdy CX-60 od razu widzimy przede wszystkim bardzo dobre materiały wykończeniowe. Bardzo duże ilości skórzanych wykończeń. No spójrzcie tylko na to wnętrze. Te fotele pokryte skórą, te dolne części deski rozdzielczej też wykończone, no też pokryte skórą. Sprawiają naprawdę świetne wrażenie i dają taki, budują taki klimat przytulnego, domowego salonu. Dodatkowo w wersji wyposażenia najwyższej de facto Takumi mamy tutaj taką miękką, tapicerowaną wstawkę, która rozciąga się przez całą szerokość deski rozdzielczej, wygląda super. Dodatkowo kierownica również została obszyta skórą, tak samo jest też z drążkiem zmiany biegów. Tutaj mamy jakieś takie wstawki, które mnie specjalnie się jakoś nie podobają, troszeczkę kolor kości słoniowej, chyba to jest drewno, ale nie za dobrze to wygląda. No i dodatkowo zimne w dotyku metalowe detale, które dodatkowo dodają takiego sznytu premium i mocno przybliżają samochód do Volvo. Mnie jedynie brakuje tutaj takiego zapachu typowo skórzanego, które ma miejsce właśnie, kiedy wsiądziemy do Volvo czy też do Lexusa. Cieszy fakt, że Mazda nie zrezygnowała z przycisków fizycznych i te nadal tutaj są. Można by było powiedzieć, kurczę, jest tradycyjnie. No nie jest tradycyjnie tak do końca, ponieważ jednak na środku tej deski rozdzielczej tym centralnym, tym dominującym punktem jest tutaj panoramiczny ekran systemu multimedialnego o przekątnej ponad 12 cali, który owszem jest dotykowy, ale niekoniecznie trzeba korzystać z tej możliwości. Można też obsługiwać go za pomocą pokrętła rodem z BMW. Pokrętło na tunelu środkowym służy właśnie do obsługi tego bardzo intuicyjnego i eleganckiego systemu multimedialnego, bez konieczności pozostawiania wielu odcisków palców na tafli szkła. Dodatkowo panel klimatyzacji tutaj poniżej w całości z fizycznymi przyciskami jesteśmy w stanie wykonać wszelką kontrolę dotyczącą nawiewu, kontrolę dotyczącą powietrza, obiegu powietrza wewnątrz kabiny za pomocą fizycznych przycisków, to jest świetne. A sam tunel środkowy też został zaprojektowany według starej szkoły, czyli drążek zmiany biegów, czyli przełącznik mid-drive do zmiany trybów jazdy. Tutaj zwracam uwagę, że jest to dostępne w standardzie. Pokrętło do obsługi, do regulacji głośności radia. Bardzo fajnie się to prezentuje. Jestem mega szczęśliwy, że Mazda nadal jest takim producentem, który pozostawia tak dużo tradycyjnych rozwiązań. Zatem pod względem intuicyjności wnętrza Maździe najbliżej do BMW i Toyoty, a najdalej do Volvo. Co ciekawe, ponad 12-calowy ekran systemu multimedialnego to największy jak do tej pory wyświetlacz w samochodach tej marki. Działa szybko, a podczas jazdy tryb dotyku wyłącza się dla bezpieczeństwa i skorzystać możemy tylko z pokrętła. Apple CarPlay i Android Auto są na pokładzie. Cały koncern Waga ze swoimi multimediami może się schować. Również ponad 12-calowy ekran prezentujący cyfrowe wskaźniki dobrze wygląda. Mamy tu 3 dostępne widoki, a same zegary nawiązują do analogowych. Włączając tempomat załącza się ekran działania systemów bezpieczeństwa. Fotele świetnie okalają ciało, choć mogłyby mieć dłuższe siedziska. W moim przypadku uda zwyczajnie wiszą nad podłogą, a nie jestem pająkiem i mam wzrostu 182 cm. Można je za to regulować w wielu płaszczyznach. Zresztą podobnie z kierownicą. Dodatkowo, gdybyście chcieli sprawdzić, jak Mazda wyobraża sobie najlepiej dobraną pozycję za kierownicą, to jest taki konfigurator. Pod menu wybieramy system personalizacji kierowcy, zadajemy naszą wysokość, a samochód zaczyna
zaczyna regulować siedzenie, kierownicę i lusterka. Mazda mówi, że system rozpoznawania twarzy łączy dane dotyczące 250 ustawień, w tym pozycji za kierownicą, systemu audio i klimatyzacji. Może przechowywać ustawienia dla maksymalnie 6 osób. Pozycja, którą wybiera nam Mazda, jest osobliwa i mnie nie pasuje. Warto pamiętać, że jeśli macie CX-60 w wersji bez elektrycznych foteli, to system personalizacji będziecie musieli przeprowadzić po staremu, czyli samodzielnie. Na tylnej kanapie miejsca powinno być jak w Superbie, ale wbrew pozorom wcale tak nie jest. Problem z ilością miejsca na wysokości kolan. Natomiast nie widać go już przy stopach. Miejsca nad głową nie brakuje, gdyż CX-60 nie posiada modnie opadającego dachu. Warto zwrócić uwagę na otwierający się pod kątem 90 stopni tylne drzwi, które ułatwią wsadzanie fotelika dla dziecka. Widoczność jest bez zarzutu. Przy cofaniu pomoże kamera 360 stopni, dostępna w opcji oraz czujniki parkowania. Ilość schowków we wnętrzu jest również bardzo dobra. Mamy nieco płytki schowek pod nieruchomym podłokietnikiem, dwa uchwyty na kubki oraz półkę pod deską rozdzielczą, dodatkowo kieszenie w drzwiach oraz schowek przed nogami pasażera. Jedziemy! Jak sami widzieliście, układ hybrydowy plug-in w Mazdzie CX-60 sprawuje się bardzo dobrze. Jest przede wszystkim układem hybrydowym dynamicznym, składającym się z silnika elektrycznego o mocy 136 koni, który jest w stanie osiągnąć sporą prędkość relatywnie, okolice też 130 km na godzinę w trybie całkowicie elektrycznym. I to jest bardzo dobra informacja. Niewątpliwie ten układ hybrydowy sprawia, że Mazda CX-60 jest samochodem dynamicznym, bo wartości przyspieszenia, które jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć, zdecydowanie kształtują się bardzo dobrze. W podłodze została tutaj umieszczona bateria o pojemności prawie że 18 kWh. Producent podaje, że auto to jest w stanie przejechać w trybie całkowicie elektrycznym z naładowaną całkowicie baterią 60 km. Powiem Wam tak, w momencie naładowania tej baterii do pełna pod domem udało mi się osiągnąć nawet 70 km zasięgu, ale niestety sprawa jest taka, że rzeczywistość okazuje się bardzo brutalna w przypadku tego układu hybrydowego i jakoś wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie przejechać tyle, ile producent mówi, a wychodzi mniej więcej 50 km, nie 60, nie 70, bardziej 50, a wynika to z tego, że w okolicach 13-15% naładowania baterii silnik nagle przełącza się z trybu elektrycznego w tryb spalinowy, żeby doładowywać tą baterię, czyli nie jesteśmy w stanie zużyć tej baterii do końca, do absolutnego zera, gdyż wygląda na to, że układ napędowy został zaprogramowany tak, by zawsze pozostawiać tą rezerwę jakby na baterii, która umożliwi nam nagłe przyspieszenie. Po prostu CX-60 to hybryda plug-in, która została zaprojektowana tak, by przede wszystkim dostarczać nam właściwą dynamikę, byśmy za każdym razem rzeczywiście mogli tak szybko przyspieszać do setki, ale przy tym przejedziemy nieco mniej. Zużycie to drugi bardzo ważny temat w przypadku hybryd, zwłaszcza w przypadku hybryd, które przynajmniej teoretycznie powinny być bardziej ekonomiczne oraz bardziej ekologiczne. Jeśli chodzi o zużycie energii, to tutaj jeżdżąc przez kilka dni uzyskałem wynik na poziomie 15 kWh na 100 km. Natomiast jeśli chodzi o spalanie samego silnika, to nie jest jakoś fantastycznie. Owszem, jest to 2,5 litra wolnosący silnik, który z jednej strony daje nam dużą dynamikę, jest mocny, z drugiej strony powinien obiecywać też w miarę mały apetyt na paliwo. Tutaj przy wartościach, przy prędkościach rzędu 100 km na godzinę, 90-100 km na godzinę, osiągamy rzeczywiście wyniki całkiem satysfakcjonujące, 6,5 litra na 100 km. Jednakże w momencie, w którym wjedziemy na autostradę, osiągniemy 130-140 km na godzinę, będziemy jechać nawet na tempomacie, to te wartości spalania rosną już do około 9, a nawet 9,2 litra na 100 km, oscylują w granicach tych wartości. Plusem jest to, że w kabinie nawet podczas jazdy z tymi większymi prędkościami jest naprawdę cicho, można spokojnie sobie rozmawiać, nie przekrzykując się, jakże jest to inna sytuacja niż ta, która miała miejsce w testowanym jeszcze tydzień temu Renault Austral, w którym na autostradach było naprawdę głośno, choć to troszeczkę inny segment samochodów. Pewnie kojarzycie te sceny z pierwszej części Matrixa, kiedy Neo z nowo poznanymi ziomkami latał statkiem Morfeusza po dziwacznym świecie
składającym się głównie z tuneli. Ich środek transportu wydawał przedziwne dźwięki dobiegające z różnych zakątków tej maszyny. I bardzo podobne wrażenie mam podczas jazdy Mazdą CX-60. Tutaj układ hybrydowy jakby sam dostaje czasem życia i decyduje o tym, że warto nagle doładowywać baterie, a dodatkowo z tutaj czeluści dobiegają bardzo różne dźwięki, bulgotanie, szumy, zupełnie tak jakby za moimi plecami na tylnej kanapie siedział Darth Vader, a Mazda CX-60 była tak naprawdę organizmem, a nie bezduszną maszyną. Często wymienianą wadą w przypadku Mazdy CX-60 jest jednak 8-stopniowa automatyczna skrzynia, której plusem zdecydowanym jest to, że nie jest to CVT, ale minusem jest to, że zmienia biegi z opóźnieniem, a przy tym szarpie. Ale żeby ogólna ocena i ogólny wniosek po obejrzeniu tego testu nie był tak negatywny, to powiem Wam coś na temat układu kierowniczego oraz zawieszenia. No, powiem Wam, że tutaj inżynierowie Mazdy naprawdę się postarali. Nie ma tej syntetyczności znanej z Volvo czy też z Volkswagena. Kierownica nie kręci się z bardzo dużą łatwością, a przy tym nawet powiem Wam, że bardzo kojarzy mi się z Porsche. Taki typowy mechaniczny feeling tutaj czuć, przy czym no, z jednej strony jest to układ kierowniczy bardzo bezpośredni, ale z drugiej strony ma dość spore przełożenie i trzeba się nakręcić. Ale układ kierowniczy naprawdę dobry, bliżej mu zdecydowanie do Porsche, Jaguara czy BMW niż do Mercedesa, Volvo czy Audi. No i na koniec zawieszenie, które zostało nacechowane zdecydowanie bardziej sportowo niż komfortowo. Jest to znaczny wyróżnik Mazdy CX-60 względem innych konkurentów tej wielkości. SUVy zazwyczaj tej wielkości są do granic możliwości komfortowe, bujają się na nierównościach. No tutaj jest sportowo sztywno i zastanawiam się nawet, czy nie zbyt sztywno. Podnosimy klapę bagażnika, a pod nią ukazuje nam się pojemny, jak na SUVy tej wielkości, kufer. W standardzie jest to 570 litrów, a to względem Mazdy CX-5 więcej o 64 litry. Pod podłogą bagażnika jest trochę miejsca, ale nie tyle, by pomieścić kabel do ładowania. Fotele drugiego rzędu w proporcjach 40 do 40 złożymy szybko i łatwo za pomocą cięgien w bagażniku. Inaczej niż w większości SUV-ów plug-in, producent nie umieścił tu baterii pod podłogą bagażnika, a w podłodze, czyli mniej więcej tak, jak ma to miejsce w elektrykach osadzonych na dedykowanej płycie podłogowej. Dzięki temu po pierwsze środek ciężkości jest nisko, a po drugie bagażnik jest większy. Po rozłożeniu foteli uzyskujemy tu 1726 litrów. Jak mają się te wyniki względem reszty dzisiejszych konkurentów? No cóż, widać duże rozbieżności. Mazda CX-60 jest w tym zestawieniu bezsprzecznym zwycięzcą. Najbliżej jest jeszcze Hyundai Tucson z 558 litrami, natomiast RAV4 i Kuga pozostają daleko w tyle. Po rozłożeniu foteli drugiego rzędu dostajemy w Mazdzie 1726 litrów i to lekko tylko mniej niż w Tucsonie. Reszta stawki w tyle. Mazda od lat stara się przebić sufit bądź znaną płaskoziemcą szklaną sferę odgradzającą świat od kosmosu. Stosuje rozwiązania, których inni producenci wyraźnie się boją i stara się od czasu do czasu jakby mimochodem pokazać Unii Europejskiej środkowy palec. Faktem jest, że większość pochlebnych albo bardzo pochlebnych opinii na temat tego samochodu naprawdę jest w pełni uzasadniona. To rzeczywiście samochód już nie aspirujący do segmentu premium, a w nim zadomowiony. Dziś wśród konkurentów bez większego problemu mógłbym zaproponować także Volvo XC60 i Lexusa NX, gdyż pod względem materiałów wykończeniowych CX-60 jest w ścisłej czołówce. Faktem jest jednak, że układ hybrydowy mógłby być lepszy i w Toyocie RAV4 radzi sobie bardziej bez zarzutu. Szkoda. Napiszcie, co sądzicie, które auto byście wybrali. Widzimy się w piątek w nowym cotygodniowym odcinku Na Poboczu. Do zobaczenia.